Ponieważ nam sprawę zgłoszono w poniedziałek, myśmy to przekazali do Państwa inspekcji weterynaryjnej. Państwa inspekcja weterynaryjna nie podjęła sprawy we wtorek, w środę. Urzędnik obszedł teren naokoło, stwierdził, tak, tutaj rzeczywiście jest ferma, ona rzeczywiście jest nielegalna, ale my nic nie możemy zrobić. My mówimy, tam są zwierzęta, które potrzebują pomocy. One miały uszy jakby zżarte jakąś zgnilizną. Najlepsze jest to, że naprawdę, przysięgam, tak było. Przyjechali i powiedzieli, no teraz już piątek. W kolejnym odcinku sej Bez Cienia Fikcji Naszym dzisiejszym gościem będzie Kamil Poźniak kto jest prezesem Kolibia w Twoim mieście Witaj Kamilu Dzień dobry Powiedz, jak minęła Ci droga? W porządku Chociaż... Bez żadnych zakłóceń, mimo dzisiejszej śnieżycy i niesprzyjającej pogody? No dotarcie tutaj w deszczu było problemem, ale yy, było ok. Najważniejsze, że jesteś już z nami Tak na rozluźnienie, nie wiem czy bardziej dla Ciebie czy dla mnie Ponieważ jest to mój debiut yy, w tej serii E, powiedz, nawiązując do tematu, który, który dziś poruszymy, jesteś bardziej team psy czy team koty? Ja jestem team psy. Mimo, że bardziej zajmuję się pomaganiem kotom, to prywatnie wolę, wolę mieć w domu psy. Dobrze, już myślałam, że będziemy musieli zakończyć ten wywiad. A tak sobie mówiąc, no, oczywiście szacunek i humanitarne traktowanie należy się każdemu zwierzęciu równo, Czy to są zwierzęta domowe, czy gospodarskie, czy wolno żyjące. Więc powiedz, może, jakie masz zdanie na temat funkcjonowania obecnej ustawy dotyczącej ochrony praw zwierząt? Czy wydaje ci się, że nasze społeczeństwo nadąża za świadomością co do potrzeb tych zwierząt, czy jednak jesteśmy w tym aspekcie gdzieś daleko w tyle? Polska w skali świata, myślę, że pracuje się gdzieś po środku. To znaczy, z całą pewnością w Polsce sytuacja zwierząt wygląda lepiej niż w krajach, powiedzmy na wschodzie, czy na przykład w Albanii czy na Bałkanach. Z drugiej strony no, możemy się jeszcze wiele uczyć od krajów zachodnich, zwłaszcza w zakresie zwalczania bezdomności wśród zwierząt. Jeśli chodzi o samą ustawę, to um, oczywiście jest w niej dużo rzeczy można zmienić, dużo rzeczy można poprawić. Część z nich jest kontrowersyjna i nie wszyscy obywatele się na nie zgodzą. I one jakby pozostają do debaty, tak? zwłaszcza w tych kontrowersyjnych sprawach, jak zakaz hodowli zwierząt futrykowych. Tak? Wiadomo, że to jest kontrowersyjna na temat wykorzystywania zwierząt w cyrkach i, i, i tak dalej. Ale to, na co ja bym chciał zwrócić uwagę, to i o czym jeszcze będziemy później rozmawiać, to że problemem bardzo często jest jej przestrzeganie, a nie sama ustawa. Czyli są rzeczy, które są w ustawie zakazane, które ustawa już od dawna, od wielu, wielu lat przewiduje, a niestety, czy to obywatele jej nie, nie szanują tak, wystarczająco, sądy, organy ścigania, urzędnicy, państwowi politycy, jakby bardzo często wciąż ignorują tą, tą, tą ustawę. I no z takich rzeczy, które są też na pewno niekontrowersyjne, a powinny w niej być, i to jest po prostu porażka naszego społeczeństwa, że od tylu lat jest to problem. To na przykład obowiązek czipowania psów i kotów. Polska, poza zdaje się Finlandią, jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w której nie ma obowiązku czipowania psów. Mm, tutaj od 2023 roku, czyli od tego aktualnego ma ponoć e, zostać nałożony obowiązek chipowania. Tutaj pozwól, że przytoczę, bo to nie jest e, jedyna kwestia, ponieważ e, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk e, Kowalczyk właśnie poinformował o tym, że obowiązkowe ma być chipowanie zarówno psów jak i kotów. Jednak e, po 25 latach e, odpanowania ustawy dotyczącej ochrony zwierząt Obecny rząd, też działając na korzyść swoich wyborców, w tym razem rolników, e, e chce zabrać tak naprawdę prawo do ratowania i życia zwierząt e, przez organizacje pozarządowe. I tutaj pozwól, że zacytuję: skończymy z odbijaniem zwierząt rolnikom przez różne organizacje, które czasem robią to tylko z chęci zysku. Takie upewnienia będzie miała tylko inspekcja weterynaryjna. Powiedz, co ty na ten temat uważasz? Jeśli chodzi o tą zmianę w ustawie, która jest zapowiadana, jest od dawna zapowiadana, no to jakby jak najbardziej popieram, czekam na nią, bardzo będę chętnie uczestniczył w pracach legislacyjnych. Na razie ona jest zapowiadana, tak od dłuższego czasu. I jeśli chodzi o odbieranie y, zwierząt przez organizacje pozarządowe, ja właśnie wiem, że to jest bardzo kontrowersyjny temat i ja sam będąc z zewnątrz, jakbym słyszał, że słyszał o tym, że ktoś może przyjść mi zabrać zwierzę, również bym do tego podchodził sceptycznie. Natomiast y, wiedząc w jakich warunkach się to odbywa, a przede wszystkim, jak funkcjonuje Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, czy jak funkcjonuje Polska Policja, niestety w tych tematach, no to niestety to jest zły pomysł. I teraz powiem tak, niewiele osób, naprawdę niewiele osób chce się tym zajmować, żeby szukać skrzywdzonych zwierząt i je odbierać. Naprawdę największe zwierzoluby wolałyby w tym czasie być w domu, pić kakao. I mieć świadomość, że zwierzęta są dobrze traktowane. Albo, że jeśli zgłoszą do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej złe traktowanie zwierząt, to że zostanie podjęta interwencja. I ja podam swój przykład. Ja byłem w życiu na jednej interwencji takiej większej. Ona się trafiła przypadkiem, bo ja na co dzień akurat się tym aspektem działalności nie zajmuję, pro zwierzęcej. Wykryliśmy to, czy znaczy zgłoszono do mnie. To też zupełnie po znajomości, to nie, było, nie szło przez żadną organizację. Występowanie nielegalnej fermy norek na, na Kaszubach, nie pamiętam teraz nazwy wsi, ale w razie czego, gdyby ktoś chciał poddać pod wątpliwość, to mam i nagrania i było to w telewizji poruszone. Pojechaliśmy tam z koleżanką z fundacji, która z kolei ma doświadczenie w interwencjach i zobaczyliśmy tą fermę. Ona była nielegalna, ewidentnie nie było jej w rejestrze, nie była zgłoszona. Zwierzęta, które się tam znajdowały były zaropiałe, chore, no, naprawdę tragedia to... i też mam nagrania. No i ogólnie wyglądało to tak, że widzieliśmy, że są tam zwierzęta, które potrzebują nagłej pomocy. Na przykład lis, który miał rękę, znaczy łapę wykręconą w klatce i w drgawkach, w konwulsjach przebywał i również to mam na nagraniu. No i widząc to zadzwoniliśmy do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Eee, a, przepraszam, jeszcze tylko krótko powiem, dlaczego myśmy tam pojechali. Ponieważ nam sprawę zgłoszono w poniedziałek, myśmy to przekazali do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Państwa Inspekcja Weterynaryjna nie podjęła sprawy we wtorek, w środę. W środę ja podjąłem decyzję, że my sprawdzimy to miejsce. Eee, w czwartek był taki okres, powiedzmy, że myśmy się organizowali, czy ja się pytałem w organizacji, czy możemy się tego, tego podjąć, i w piątek rano pojechaliśmy. Zadzwoniłem w piątek, będąc już tam na miejscu do inspekcji, że czemu nie przyjechali że czy mogliby przyjechać teraz, bo my jesteśmy na miejscu. Wtedy inspekcja weterynaryjna przyjechała w piątek. Ubrała kaftany, powiedziała, że nie może wejść do środka, pomóc tym zwierzętom ani podjąć żadnych działań, ponieważ tam może być koronawirus. To było jeszcze w czasie pandemii, ale to nie było w czasie tej pandemii, że rzeczywiście wszyscy się bali. Urzędnik obszedł teren naokoło, stwierdził, tak, tutaj rzeczywiście jest ferma, ona rzeczywiście jest nielegalna, nie ma jej w naszych papierach, ale my nic nie możemy zrobić. My mówimy, tam są zwierzęta, które potrzebują pomocy. Naprawdę widać, że cierpią, że są chore, że są. Ja się akurat na tym nie znam też pod kątem weterynaryjnym, ale one miały uszy jakby z jakąś zgnilizną. Też przepraszam jeśli ta historia jest za długa, ale myślę, że ma znaczenie w tym temacie. No i tutaj nam powiedziano, że. Teraz jest piątek, i tak żaden lekarz nie przyjedzie teraz. No, i że oni zajmą się sprawą w poniedziałek. I poinformowali właściciela tej fermy, ponieważ z jakiegoś powodu mieli do niego kontakt. Poinformowali właściciela o tym, że taka sytuacja miała miejsce. No i opuścili to miejsce. Ja nie mając żadnego doświadczenia, też z koleżanką, ona bardzo się martwiła o te zwierzęta no i nie, nie potrafiła tego miejsca tak zostawić. Także. Urzędnicy powiedzieli, że przyjadą w poniedziałek, a ten, naprawdę niektóre z tych zwierząt było widać, że potrzebują pomocy od razu. Yy, I podjęto interwencję, zadzwoniono na policję, yy, przyjechała lekarz w weterynarii, która była zaprzyjaźniona z moją koleżanką, z tego co wiem. Powiedziała, teraz jestem w trakcie operacji, zakończę operację i przyjadę pomóc. Przyjechała i o godzinie 20 w nocy, po ciemku, bo to było zimą, yy, Lis niestety był uśpiony, tak? ale był uśpiony z powodu na swoją chorobę. I jakby sprawa została załatwiona. Ale no właśnie, jeśli minister rolnictwa będzie w stanie zapewnić, że takich sytuacji nie będzie, że powiatowy inspektorat weterynaryjny będzie działał 24 na 7, że będą tam pracować ludzie, którym zależy na dobru na zwierząt i którzy będą im pomagać po prostu po ludzku, a nie tłumaczyć się, że nie mogą wejść, bo się boją koronawirusa, albo tłumaczyć się, że najlepsze jest to, że naprawdę przysięgam, tak było. Przyjechali i powiedzieli: No teraz już piątek. Ale mówię do nich tak, ale myśmy wam powiedzieli w poniedziałek, tak, A oni mówią nie, w piątek, w piątek to już za późno, wrócimy w poniedziałek. No i teraz ciekawostka, co się stało. Po nagłośnieniu sprawy przez telewizję, po jakimś czasie wszystkie te zwierzęta były uśpione przez właściciela. Tylko że gdyby ta interwencja nie była podjęta w piątek, y, właściciel, będąc uprzedzony przez państwową inspekcję weterynaryjną, mógł uśpić te zwierzęta przez weekend i w poniedziałek by było, że sprawa żadnej sprawy nie ma, tak? Wszystko jest w porządku, y, żaden prokurator ni, niczego nie bada. I, I podobnie niestety dzieje się w całej Polsce. Kiedyś minister, tzn. premier Morawiecki obiecywał utworzenie inspektoratu do spraw zwierząt, które rzeczywiście urzędnicy by się tym zajmowali. Ja osobiście nie jestem za rozrostem państwa. Dla mnie mogłaby się tym zajmować policja, mógłby się tym zajmować inspektorat weterynaryjny, ale musiałby się tym zajmować i musiałby zmienić postępowanie w takim znaczeniu, że na przykład to musi być 24 na dobę. To nie może być tak, że ktoś katuje psa, ale organizacja się dowiaduje, że no ale jest sobota, tak? W sobotę się nie pracuje. No z mojego doświadczenia wynika, że naprawdę 90% jak rzucę sobie taką statystyką, myślę, że nie, nie za bardzo skłamie, jak nie w ogóle. W większości organizacje właśnie zwierzęce, prozwierzęce zajmują się takimi sprawami. Wielokrotnie słyszałam właśnie od członków takich organizacji, że tylko i wyłącznie oni naprawdę w jakiś sposób działają, chcą pomagać tym zwierzętom. Więc tutaj, tak jak mówisz, rodzi się pytanie, czy, czy państwo w jakiś sposób mogłoby zagwarantować to, że będą w stanie swoimi powołanymi, w cudzysłowie, nazwę to instytucjami. Zagwarantować tym zwierzętom e, pomoc. Bo jest tutaj to raczej kwestią spójną i jak dotąd według mnie też nie działa to e, tak jak powinno, więc myślę, że obydwoje się z tym zgodzimy. Ale jak sądzisz, czy co w ogóle musiałoby się stać i czy jest jakakolwiek szansa, że powołując takie, e, takie stanowiska, to miałoby jakąś rację bytu? Bo sądzę, że. Że do takiego spowodowania takiego zawodu czy funkcji, może lepiej funkcji, e, potrzebna jest jakaś też miłość, tak jak do zawodu lekarza, czy czegoś powołanie, mhm. a nie czysto jakieś urzędowe stanowisko, gdzie zajmiesz się tym, bo to nie jest wysłanie maila, jestem od 8 do 15, tylko tak, tak jak wspomniałeś, też, jest jakaś ważna sytuacja, te zwierzęta nie będą czekać, trzeba reagować tu i teraz. To znaczy, no tutaj na pewno jest duża kwestia tego, kto zostałby zrekrutowany do takich stanowisk. Y Kwestia tego, jak obecnie w urzędach są ci pracownicy wyznaczani. Ja, co do zasady, ale to jest, jest moja prywatna opinia, również nie wierzę w pełni w państwowe instytucje. Jeśli mówimy o lekarzach na przykład, da się zapewnić ludziom to, żeby był dyżur lekarza całodobowy w szpitalu. To, że te szpitale później nie działają tak, jakbyśmy wszyscy tego oczekiwali, to jest powiedzmy osobne, osobny temat, ale jednak państwo jest w stanie organizacyjnie to zapewnić. I, i teraz pytanie, czy nie oczekiwalibyśmy, żeby państwo było w stanie zapewnić taki 24-godzinny dyżur też w innych zakresach. Nie tylko mówię to nawet w kontekście zwierząt, bo rozwój cywilizacyjny powoduje, że na przykład w pewnym momencie stwierdziliśmy, że kobietom, które doświadczają przemocy w domu, powinny być wyznaczone dla nich miejsca, żeby one miały gdzie się schronić. Tak? I również no, jeśli byśmy zakazali to robić organizacjom pozarządowym, oczywiście fajnie, jeśli państwo to wspiera, ale też dobrze, jeśli robią to ludzie sami, no to państwo powinno mieć alternatywę. Więc y, ja oczywiście tutaj nie, nie tyle mówię, że to jest dobra decyzja, żeby organizacjom tego zabronić, tylko jeśli już, no to, no to musi być alternatywa państwowa. Rozumiem, a przeciwnicy przyznawania praw zwier zwierzętom wychodzą z założenia, że nie są one zdolne po prostu do podjęcia jakiejkolwiek umowy społecznej, ani dokonywania wyborów. Eee, w związku z tym też sądzą, że wobec człowieka nie mają żadnych obowiązków, stąd też nie powinny mieć praw. Tutaj rozmawialiśmy przed rozpoczęciem tej oficjalnej rozmowy na ten temat, ale gdybyś mógł powiedzieć, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? To jest kwestia dla mnie czysto semantyczna. Hmm. Czy zwierzęta mają prawa, czy nie, to oczywiście można wychodzić z długim y, wywodem filozoficzno-prawnym, tak? To znaczy, czy w ogóle istota, która nie jest inteligentna, może mieć prawa, z których korzysta, albo czy. Y, w ogóle istota inna niż człowiek może mieć prawa, i, i tak dalej, ale myślę, że tutaj ten spór jest w dużej mierze jałowy. Określenia prawa zwierząt używa się jako skrót myślowy najczęściej, i najważniejsze dla mnie to jest to, że powinna być ochrona zwierząt. Tak jak jest ochrona zabytków, jest ochrona krajobrazu, jest ochrona nawet przedmiotów, tak? jest, ochrona, jest prawna ochrona mienia. Tak samo zwierzęta tym bardziej nas zasługują na prawną ochronę. I, I tutaj jest prawdziwy problem, że niektórzy ludzie, którzy mówią, że zwierzęta nie powinny mieć praw, mają na myśli, że nie powinny być chronione prawnie. Y, tymczasem nawet moje buty są chronione prawnie tak? i nie można ich y, bezkarnie zniszczyć na przykład. Tak? Ym... Czyli tutaj w tej kwestii, jeśli o Ciebie chodzi, to jest, y, główne skrzypce odgrywają tak naprawdę, odgrywają nazewnictwo. Tak? Że powinno być to w inny sposób określone, ale sama idea pozostawałaby ta sama. Tak, no obecnie mamy ustawę o ochronie zwierząt i ja zasadniczo tutaj nie widzę powodów, żeby to zmieniać na e, ustawę o prawach zwierząt. Tak? Ona jest odpowiednia. No i tutaj oczywiście można prowadzić spór, ale myślę, że on jest zupełnie nie, niemerytoryczny w stosunku do tego, czy tym zwierzętom należy pomóc i czy należy je jakoś prawnie chronić. Rozumiem. A jak to wygląda w praktyce? Ponieważ na przykład obowiązki gmin wobec ochrony zwierząt nie są precyzyjne. O konsekwencjach rażących zaniedbań myślę, że słyszał każdy z nas. Również i ty postanowiliście zainteresować się tym tematem w naszym regionie. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na ten temat? Tak, bardzo chętnie. Ogólnie od jakiegoś czasu badam uchwały o zapobieganiu bezdomności wśród zwierząt w samorządach i... W pierwszej kolejności robiłem to zainspirowany raportami Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli od wielu lat zwraca uwagę na liczne naruszenia, na liczne nieprawidłowości, na wady w wykonywaniu ustawy i zwraca uwagę, że mimo że Polacy wydają coraz więcej pieniędzy na bezdomne zwierzęta, to z drugiej strony ta liczba, skala bezdomności wciąż też rośnie. W związku z tym to się nie zapowiada, żeby ten problem był rozwiązany a on może być rozwiązany i są przykłady państw, na, na przykład Holandia się tym chwali, że nie ma tam żadnych bezdomnych psów i nie ma potrzeby schronisk dla bezdomnych psów. W Polsce niestety wciąż funkcjonuje system, który nie tylko produkuje bezdomność, ale też wspiera biznes zarabiania na tej bezdomności i mamy liczne schroniska, które z pieniędzy podatników, z pieniędzy państwa Kaliszan i z pieniędzy mieszkańców powiatu kaliskiego, są finansowane schroniska osób, które później po latach, mimo że dorobią się często milionowych majątków, bo kwoty, które państwo przekazują, to są dziesiątki tysięcy złotych, czasem setki tysięcy złotych z racji danej gminy czy miasta, te osoby później są skazywane czy mają zarzuty za się nad zwierzętami. Tak? I jednoznacznie dochodzi do naruszeń, co można w różny sposób udowadniać, ale też już są wyroki sądów w tych sprawach. Natomiast nie. Potrafimy w wielu miastach czy gminach wciąż doprowadzić do systemowego rozwiązania, o których nikt y, raportował już lata temu. I mówił, jak to rozwiązać. To, to nie jest żadna czarna magia. Te sposoby są jasno y, wskazane i, i to po prostu działa. I są gminy, które też już pokazały, że to u nich zadziałało. Czyli nie tylko, że ten problem zlikwidowano, ale też zlikwidowano wydatki. Nie ma, nie ma, nie ma potrzeby wydawać tych setek tysięcy złotych na, na schroniska, jeśli nie ma bezdomnych zwierząt. Hmm, jeśli chodzi o. Ustawy o ochronie zwierząt, tam y, czy obowiązki są jasno wskazane? Właśnie, niestety, wiele z nich jest jasno wskazanych, a gminy i takich nie wykonują. Y, dla mnie najbardziej tak otworzyło mi oczy kiedyś, gdy analizując te uchwały, przeczytałem w ustawie, jest napisane, y, samorząd ma obowiązek zapewniać miejsce w schronisku bezdomnym zwierzętom. Ja wcześniej dostrzegłem, że wiele z samorządów zajmuje się tylko i wyłącznie psami. I zastanawiałem się. Jak to zrobić, żeby miały też obowiązek zajmować się kotami? No bo jak to może być, że połowa samorządów na przykład w ogóle ignoruje problem bezdomnych kotów? I wtedy dopiero do mnie doszło, i to chyba o dziwo nikt wcześniej na to nie zwrócił uwagi, przepraszam, ale nie widziałem, dużo siedziałem w tym temacie i nie znalazłem organizacji, która by to podnosiła. Samorządy już mają obowiązek zajmować się kotami, bo jest napisane bezdomnych zwierząt, a nie bezdomnych psów. I tymczasem. Naprawdę bardzo dużo samorządów, nawet w uchwałach czy w umowach, które podpisuje ze schroniskami, podpisuje umowę na opiekę nad bezdomnymi psami. Tak? A co a, a, a gdzie inne zwierzęta? E, też są już pierwsze postępy w tej sprawie. Udało się na przykład uzyskać e, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Ełku, gdzie była taka właśnie sytuacja, że Ełk miał podpisaną umowę ze schroniskiem, w którym połowa... E, też nie chcę skłamać, ale z tego co pamiętam połowa zwierząt tam pada z przyjętych, tylko i wyłącznie co do, do odbioru psów, tak? a kotami Ełk przez wiele, wiele lat się nie zajmował. I jakbyś mógł powiedzieć, z czego to wynika, bo tutaj coraz mniej czasu nam zostało, dalsza część będzie przewidziana dla naszych darczyńców. powiedz, czy to wynika z tego, że gminy, przykładowo gminy, e, uznają koty ogólnie wszystkie za te wolno i z tego względu argumentują to tym, że nie muszą ich przyjmować jakby pod swoje skrzydła, że te koty powinny zostać same sobie, że ewentualnie mają obowiązek, z tego co się orientuje, do kajmiania, ale nie zabijania ich. A nie, nie patrzą na to z tej strony, że są też bezdomne koty, które wymagają jednak opieki. Tak, no, tutaj są dwie strony. Jedna to jest y, praktyczna, faktyczna i teoretyczna. Zacznę od teorii, to znaczy od. Tego, jaki tu jest błąd w ustawie i w rozumieniu urzędników. Ustawa dzieli zwierzęta na gospodarskie, yy, hodo gospodarskie hodowlane, yy, domowe, dzikie, yy, jeszcze są kwestie zwierząt laboratoryjnych, na przykład oddzielnie regowanych. Jest jeden gatunek zwierzęcia, który jest wyjątkowy: kot, bo kot jest jeszcze wolno żyjący. Nie wiadomo, co to tak naprawdę znaczy, ale kot jest wyjątkowo wolno żyjący. Nie ma wolno żyjącego szczura, yy, nie ma wolno żyjącego psa chociaż w Afryce są psy dingo na przykład, ale jest jeszcze kot wolnożyjący. I teraz tak, ja się zgadzam, niektóre koty z gatunku domowe, bo kot, on, on się nazywa kot domowy, natomiast my wymyśliliśmy, że te koty żyją na ulicy, ale one są z gatunku domowe, ale są wolnożyjące, a nie bezdomne. I zgadzam się, że są koty niektóre dzikie, zdziczałe, które nie nadają się do przebywania w domu, to prawda. Ale co do zasady, to nazewnictwo jest tylko wymówką dla wielu gmin, żeby kotom nie pomagać. I statystyki, które za chwilę przytoczę, jeśli będę mógł, jasno wskazują, że jest to po prostu no, statystycznie niemożliwe, żeby tak było, że w danej miejscowości nie ma żadnych kotów bezdomnych. Najczęściej, jeśli chodzi o kwestie praktyczne, gminy i miasta wymyślają, że u nas nie ma kotów bezdomnych tylko i wyłącznie dlatego, że podpisują umowę ze schroniskiem, które nie ma miejsca dla kotów. I tu jest źródło problemu, które systemowo możemy rozwiązać. To znaczy, powinniśmy zbudować więcej kociarni, więcej miejsc do e, przetrzymywania kotów bezdomnych i, i miasta i gminy powinny naprawdę, moim zdaniem, chociażby, żeby postępować zgodnie z prawem, już nie mówię o moralności, już nie mówię o kosztach społecznych, e, kosztach e, też utrzymywania e, bezdomności po prostu na ulicach, e, powinny tutaj zainwestować. E, jeśli mogę, podam kilka przykładów, bo. To, że tutaj wejdę w słowo, jeśli chodzi o statystyki, które mogę już zapewnić Państwa, że będą bardzo interesujące i na pewno warte większego zastanowienia. Dziękuję Ci, Kamilu, za rozmowę, a Państwa pragnę zaprosić na drugą część naszego wywiadu, która będzie dostępna na naszym prywatnym YouTubie, przeznaczonym specjalnie dla naszych darczyńców. Zachęcam Was do zostania nimi. Informacje, jak to zrobić, znajdziecie poniżej tego filmu. Zachęcam również do zostawienia łapy w górę oraz subskrypcji.